ktoś z boku jakby to widział, to może coś dziwnego pomyśle. Odlecieć chcą. Właśnie jadę na ODTJ Akademia Kierowcy w Międzychodzie, bo tam jest otwarty trening motogimkany. Trochę pojeździmy, trochę sami poćwiczymy, pogadamy z Miłoszem właśnie z motogimkana Poznań, który będzie prowadził właśnie całą motogimkanę. Ośrodek ODTJ Akademia Kierowcy, dobre miejsce do tego, żeby właśnie taką motogimkanę sobie potrenować. O, już plac jest rozłożony. Cześć. Do mnie jeszcze ekipy widzę nie ma. O. Jest i Szatan, jest i Patryk. Co? Też chwilkę. No my też właśnie przyjechaliśmy. Co ty gadasz? Nie zauważyłem. Czekaliśmy za Kamilem. Za Szatanem czekaliśmy. Jeszcze Ducati naprawiliśmy jedno w międzyczasie. Jakie Ducati? No moje. Witamy, cieszymy się, że jest was tak dużo. Dzisiaj trenujemy. Tutaj po środku jest płyta poślizgowa. Dla odważnych. Dla bogatych, bo malowanie ponoć kosztuje sporo. My zaczniemy trenowanie tutaj. Chcemy maksymalnie wykorzystać tą dużą przestrzeń, którą mamy. Dobra, zapraszamy. No trochę tych ludzi jest. Jesteśmy w ODTJ Akademia Kierowcy, ze mną jest Miłosz. Czołem. Jesteśmy na treningu moto, gimkany. Wymawiamy jak chcemy, tak naprawdę ważne, żebyśmy jeździli. Tak, ważne jest, żeby jeździć. I w sumie zacznijmy od tego, co to jest moto gimkana. To jest jazda precyzyjna na czas. Ćwiczenie, trenowanie, panowania nad swoim motocyklem w różnych warunkach. My korzystamy z placu, korzystamy z pachołków, uczymy się jeździć. No właśnie, bo jakby w sumie samo założenie, nie ma nic, każdy może tak naprawdę gimkanę trenować, jeśli ma kawał placu i kilka pachołków, a nawet nie pachołków. Nawet to mogą być butelki z wodą, przecięte piłeczki tenisowe. Dzisiaj tak naprawdę dużo osób przyjechało po raz pierwszy, żeby w ogóle zobaczyć pewnie co to jest, o co w tym chodzi, ale już tam wiem, że są figury ogólnie, które się pokonuje, jeśli chodzi o zawody, bo powiedzmy to jest normalnie sport, to nie jest tylko jazda precyzyjna, ale to już jest sport. I o co w tych zawodach chodzi? W Mistrzostwach Polski czy Mistrzostwach Europy masz dwie szanse, żeby przejechać trasę. Na nauczenie się tej trasy masz 20 minut. Jest ona znacznie dłuższa niż ta, którą widzimy tutaj na placu. Możesz 20 minut po niej chodzić, potem musisz ją zapamiętać i dwa razy przejechać jak najszybciej. Czyli to nie jest tak, że jest zawsze taka sama trasa? Trasa jest zmienna, zawodnicy, zawodniczki nigdy jej nie znają. Chodzi o to, żebyś był tak wytrenowany, że jadąc możesz się już tylko skupić na tym, gdzie jechać. Jak ktoś jeździ, to wydaje się to bardzo proste, ale jak się samemu ma wjechać, to już tak prosto nie jest. Inne są zawody online, one się rozwinęły w pandemii. Tam masz trasę i możesz miesiąc ją jeździć, nagrywasz, wysyłasz i patrzymy, kto najlepiej potrafi się wytrenować. Ale na zawodach na żywo, na Mistrzostwach Polski, Niemiec, Holandii, Czech, Europy, nie znasz trasy. Musisz 20 minut się jej nauczyć. Ona jest długa, jedzie się półtorej minuty. Przez półtorej minuty mijesz kilkadziesiąt pachołków, przynajmniej. Ciekawe. A jeśli chodzi o sprzęt, bo ty masz akurat CBR. Tak, ja mam, słuchaj, taką starą, 22-letnią CBR. To jest motocykl, który kupiłem gdzieś tam na jesieni. Typowo do startowania, ale też do jeżdżenia na co dzień, tak? Gymkana jest dla wszystkich, dla motocykli drogowych, dlatego ja też na co dzień jeżdżę. No właśnie, bo jeśli chodzi o modyfikacje, z tych, których widzimy, no to wiadomo... To jest klatka, tak. Porządna klatka. Klatka jest, słuchaj, ważna po to, żeby bezpiecznie ćwiczyć. Jak ćwiczysz i nie myślisz o tym, że motocykl się uszkodzi, to zaczynasz się mniej przejmować. Z innych zmian, ona nie jest wymagana, ona jest wymagana w tym motocyklu. Ja zmieniłem sobie kierownicę. Dużo jeździmy przy maksymalnym skręcie kierownicy, jak widzisz, tu jest wygodniej. Jest trochę szersza, mniej potrzebuje siły, żeby nią skręcić z lewa na prawo. Jakbym miał nakeda, to nic nie trzeba wtedy zmieniać. Ty jeździsz na sporcie, od was tam jeszcze jeden chłopak jeździ na sporcie, Maciej w sumie jeździ na SVC i jeszcze jeden zawodnik, który przyjechał, też jeździ na sporcie. Tak, Beata na MTK-u jeździ, nie? Na MT-07. No, a to ma jakieś znaczenie, że wy akurat wybraliście sporta, czy to tak... Nie ma to znaczenia. Jeżeli masz
supermoto jednocylindrowe, to czasami bardzo delikatnie, jak tam wolne jakieś ciasne nawroty robisz, to może się sprzęgłem wspomożesz, bo generalnie w Dżemkanie sprzęgła nie używamy. No nie jest łatwo, nie jest łatwo. Niby bez sprzęgła, tak bez sprzęgła średnio idzie. Czyli na jedynce bez sprzęgła. Jeszcze coś, co ja lubię. Dużo tyłu używam, jeśli chodzi o hamulce. Tylny hamulec. Jeżeli jestem pochylony, tak jak tutaj, i wjeżdżam na jakiś pachołek, jeżeli go delikatnie użyję, to on spowoduje, że motocykl pochyli się do zakrętu. I ten zakręt zrobi się ciaśniejszy. W miarę rozwoju umiejętności dorzucamy sobie hamulec przedni, dlatego że jest bardziej skuteczny. Jak już najeżdżamy bardzo szybko i bardzo szybko chcemy zawrócić, to tylnym byśmy nie dali radę tak dobrze się dohamować. Wspomagamy się przednim. Słuchaj, jeździmy aż do szczytu zakrętu, używamy przedniego hamulca wtedy. Na takie potrzeby zupełnie na prostej wystarczy. Bardzo delikatnie. Słuchaj, co w Dżemkanie jest ważne? Dobrze sobie pozycję dobrać. Na dole będziemy chcieli być dość sztywno, tak? Jeżeli będziemy chcieli zawrócić i spojrzeć gdzieś jak najdalej za siebie, to tu musimy być w miarę luźno. Bo jak tutaj pojeździsz 2 godziny i zrobisz, nie wiem, 300 nawrotek, jak masz źle ustawioną klamkę, to ci ręka nie wytrzyma. A jak jedziemy niezmęczeni, no to jesteśmy bardziej uważni, jest bezpieczniej, tak mi się wydaje, nie? Warto wpaść nie tylko, żeby, nie wiem, zacząć trenować, ale żeby się chyba nauczyć jeździć, nie? Żeby się czuć lepiej. Żeby się czuć swobodniej. No. No właśnie, a jak ty zacząłeś ogólnie jeździć, dużo się u ciebie zmieniło, jeśli chodzi o jazdę drogową? Więcej rzeczy widzę. Ponieważ w ogóle nie skupiam się na elementach związanych z techniką jazdy, więc mogę skupić się na tym, czy coś mi wyjedzie, czy coś się zadzieje. No i powiem ci szczerze, że jeżdżę też wolniej po drogach. Ja z dzisiejszego swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to jest to, jak się patrzy z boku, to łatwe. Tak. A potem tak naprawdę takie podstawowe elementy i się okazuje, że jednak to nie jest takie łatwe. Tak, no okazuje, to... Okazuje, że człowiek te umiejętności warto jednak jeszcze gdzieś tam poprawić. Wy tych treningów podejrzewam, czy mieli coraz więcej po sezon? Tak, jest sezon, wiadomo, zaczynają się jakieś gdzieś zawody. Na tym obiekcie zaplanowane mamy jeszcze 2 treningi, 19 maja i 2 czerwca. Takie otwarte, tak? Otwarte, każdy może przyjechać, każdy może poćwiczyć. Byłeś od początku, tak. Ćwiczyłeś, widziałeś. Formuła jest taka, że trochę pomagamy, trochę uczymy, dajemy podstawy, a teraz każdy ćwiczy, każdy trenuje. Są ludzie z Poznania, z okolic, w drodze na zawody, no ekipa ze Szczecina, z Gorzowa, tak, przyjechała troszeczkę tutaj wykorzystać, bo jak widzisz, miejsca jest sporo, zobacz, tam jeszcze z tyłu, tak, można objechać w koło, poćwiczyć slalomy, można pojeździć na czas, można pojeździć ciasno, dajemy swobodę. Na początku pomagamy, uczymy, a potem luz, nie? A jeśli chodzi o sam start w zawodach? Jest podział na 3 kategorie. Kategoria amatorów, kategoria pretendentów i kategoria profesjonalistów. I jeżeli ja przyjadę pierwszy raz na zawody, to startuję w kategorii amatorów. Dopiero jak osiągnę jakiś dobry rezultat, awansuję do klasy wyżej. Dopiero jak osiągnę jeszcze lepszy rezultat, procentowo, to się liczy strata do lidera, to wtedy będę awansowany do klasy wyższej. Mało tego, często jeszcze organizatorzy dają nagrodę dodatkową dla debiutanta. Tak jest. Ciekawe, żeby zachęcić tych ludzi, rozumiem. Dla ludzi, którzy jeżdżą już na zawody, i oni się tym kręcą, no to jest jakiś mały pucharek, czasami jakiś ładny, fajny. Po to właśnie, żeby zachęcić, najlepsze nagrody są zawsze dla debiutantów i dla amatorów. To jest ciekawe jest to rozwiązane. W ogóle taki sport bardzo widzę pod wieloma względami inny niż jakikolwiek. Nietypowy, nie trzeba licencji. To jest spoko. Trzeba mieć prawo jazdy, trzeba mieć motocykl zarejestrowany na drogę. I oczywiście wiadomo, że najlepsi zawodnicy, no to oni gdzieś te motocykle przebudowują, odchudzają, kombinują, ale też nadal muszą mieć motocykle drogowe. Ciekawe. A jeśli mówisz o najlepszych zawodnikach, to w tym roku? No, w tym roku mamy takie szczęście, że pod Poznaniem w Bednarach 11 czerwca, to już będą 9 w ogóle w historii tej dyscypliny w Europie, ale pierwszy raz w Polsce Mistrzostwa Europy. My je organizujemy, my zapraszamy, przyjedzie czołówka europejska, a dodatkowo jako atrakcja
Federacja Japońska wspiera nas tutaj na kontynencie. Japończycy są najlepsi, stamtąd się wywodzi ta sportowa gymkana. O właśnie, to z Japonii jest w ogóle sport. To jest w ogóle sport z Japonii. Oni przysyłają najszybszego zawodnika i najszybszą zawodniczkę no na świecie, tak? A jeśli chodzi o europejską czołówkę, Polacy tam są, czy raczej jakieś inne kraje? Jest zawodnik, nasz kolega Piotr, który jeździ w ogóle na MT-07. W zeszłym roku był szósty, także on na pewno ostrzy sobie zęby. Jeżdżą nasi koledzy Czesi, bo od wielu, wielu lat koleżeńsko najlepsi czescy zawodnicy jeżdżą w mistrzostwach Polski i my jeździmy też mistrzostwa Czech. Także mistrzem Polski od 2 lat no jest Czech, tak? Mogę powiedzieć niestety, ale też na szczęście, bo jest on, no to jest top 3 Europy. To jest w ogóle sport pomagania sobie. Kolejna rzecz, która będzie to różniła od innych dyscyplin. Na przykład najlepszy zawodnik, nie wiem, wygra rundę mistrzostw Polski, po zawodach chwilę usiądzie i coś pokaże, co zaobserwował u innych, że było nie tak. Co by mogli polepszyć i to na przykład, nie wiem, mistrz Polski uczy wicemistrza Polski, troszeczkę mu tam delikatnie poprawia pozycję, co on ma zrobić, tak? Fajne, nie, naprawdę fajne podejście, więc 11 czerwca na Bednarach pod Poznaniem, tak. Wbijajcie na Mistrzostwa Europy. Jak widzicie, bardzo ciekawy sport. Ja dziękuję Tobie za trening. Słuchaj, dzięki bardzo. I za rozmowę. Ja dziękuję, że przyjechaliście nagrywać, a naprawdę ćwiczyliście, tak? I dopiero na koniec coś nagrywamy. Nie, myślę, że jeszcze wpadniemy na 1 czy 2 treningi, te, które robicie. Super. Gdy się pojawimy, bo jednak te umiejętności faktycznie, póki człowiek ktoś mu nie pokaże, że źle jeździ, to on nie wie, że źle jeździ. A takie treningi właśnie pokazują, sam człowiek dojdzie do tego, że warto coś zmienić. Tak myślę. No i tak się jeździ. Tak jak powiedziałem, niezależnie od motocykla. O.